Okej, myślę, że możemy zaczynać. Godzina 18 wybiła, także ja wszystkich serdecznie witam na kolejnym naszym spotkaniu. To jest trzecie spotkanie. Dajcie mi proszę znać na czacie, czy mnie dobrze słychać. Czy widzicie ekran? Dzisiejsza data, tytuł tego projektu, tych spotkań, mój trading w praktyce. Czyli pokazujemy dużo pozycji, dużo transakcji, dużo szczegółów na temat tego, w jaki sposób traduję. Momenty wejścia, jak się przygotowuję do pozycji, dlaczego wchodzę w danym momencie, na czym, na jakiej parze walutowej i tak dalej. Dajcie znać, że jest OK. Dobrze mnie słychać. Tak, okej, widzę, że są plusiki, jest okej. Hejka, widzę dużo nowych twarzy i dużo też ników, które kojarzę. Bardzo fajnie, że jesteście. Dobrze, słuchajcie, no to co, możemy pomalutku zaczynać. Standardowo na samym początku cały slajd na temat ostrzeżenia o ryzyku, no ale jak wiecie, muszę to pokazać, powiedzieć, że no, dźwignia finansowa, jak pamiętamy, działa w dwie strony, prawda? Bardzo fajnie, jak maksymalizuje nam zyski, ale nie fajnie, jak maksymalizuje nam również straty, czy te straty pogłębia. Także tutaj zawsze pamiętajmy, że rynek walutowy, rynek forex jest rynkiem wysoce lewarowanym, a ta zmienność może być niebezpieczna. Ok, czego się dzisiaj nauczymy? Tutaj mamy kilka takich kwestii, które chciałem poruszyć. Dużo się ostatnio mówi, gdzieś tam słucha, czyta o analizie technicznej, szeroko pojętym podejściu, tak, w analizie technicznej. Jak sądzicie, czy można odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy analiza techniczna działa? Tak lub nie? Czy można odpowiedzieć jednoznacznie na tego typu postawione pytanie? Napiszcie na czacie, jak sądzicie, jak uważacie. No właśnie, i tak i nie piszecie, tak? To oczywiście zależy od wielu czynników, tak jak tu piszesz dokładnie. Ja bym powiedział nawet inaczej, że to zależy od pewnych momentów, bo analiza techniczna to tak naprawdę, ja zawsze powtarzam, że jeżeli mam 10 sygnałów wynikających z analizy technicznej, czy też bardziej precyzyjnie z układów harmonicznych, bo jak wiecie, głównie na układy harmoniczne i na te poziomy na zniesienia fibogramy, to tak naprawdę na 10 sygnałów, które płyną z tej analizy technicznej, ja rozgrywam najczęściej ile? 2/3, 6-7 sygnałów, 1/3, czyli 2-3 trady w ogóle, czy 3-4 nawet, kompletnie są do kosza, do wyrzucenia. Więc tutaj też należy o tym pamiętać, że mnie interesuje z tej szeroko pojętej analizy technicznej jedynie pewien moment, tak? Pewien taki obszar, tak? Który jest ważny w danym momencie. Dzisiaj również będę Wam pokazywał, jak filtrować odpowiednio analizę techniczną. Ok, dużo miałem ostatnio pytań odnośnie tego, czym jest reakcja ceny, odpowiednia reakcja ceny na danym poziomie FIBO, czy też na układzie harmonicznym. Także dzisiaj Wam to pokażę na przykładzie ostatnich transakcji, sposób wejścia w rynek i tutaj też będzie no, jakiś taki dodatek. Pewne rzeczy pokazywałem bardzo, bardzo dawno, także warto sobie to odświeżyć. Na przykład oczywiście naszych tych ostatnich trade'ów z zeszłego tygodnia. No i moment, czy motyw europejski, motyw amerykański sobie też powtórzymy, bo dużo pytań się pojawiło. Na samym początku, moi drodzy, chciałbym zapytać, czy jesteście z nami na co dzień. Na Facebooku jest taka duża grupa, ona już ma ponad 8 tysięcy członków. Crypto Trading się nazywa. Jak sama nazwa mówi, zajmujemy się tradingiem i na krypto, i na forexie, także to nie jest tylko i wyłącznie krypto, ale jakby dwa światy w jednym miejscu gromadzimy. Jesteście, napiszcie, czy jesteście, czy nie. I drugie miejsce, na które serdecznie Was zapraszam, oba oczywiście są darmowe, bezpłatne, to jest fxparkiet.pl, czyli nasz serwis społecznościowy dla traderów, dla inwestorów. Tam komentujemy każdą sesję, mamy naprawdę bardzo dużo profesjonalnych traderów, osób, które przyjeżdżają tutaj do mnie na live, także ja chłopaków znam, oczywiście nie wszystkich, tak, ale dużo, dużo, dużo się tutaj dzieje. Mamy taki duży post podczepiony na samym środku, zobaczcie, na szarym tle, na co dzień komentujemy wszystko na bieżąco. Także serdecznie Was zapraszam. No, według mnie to jest najlepsza nauka, najlepsza forma nauki, no bo przede wszystkim na żywym rynku, prawda? Więc można sobie to wszystko komentować. Dajcie i przede wszystkim uczestniczyć, tak? Pytać, dopytywać, gdzieś tam podglądać innych i no, myślę, że forma jest ciekawa. Dajcie znać, czy link doszedł, bo wysłałem Wam linka z zaproszeniem na FX Pakiet.
Czy tylko w tym wątku? Tu się najwięcej dzieje, Wojciechu, wiesz? Także ja tutaj głównie jestem. Oczywiście tutaj można też pisać komentarze rozbudowane. Zobaczcie, domy maklerskie również też piszą, inni traderzy, blogerzy. Naprawdę znane nazwiska są w tym serwisie, także bardzo fajnie, że się tak to rozrasta. Jest dużo naprawdę merytorycznej wiedzy. Przede wszystkim nie ma hejtu, nie ma jakiegoś obrażania się, wymądrzania i tak dalej. Naprawdę są świadomi ludzie, także to akurat jest bardzo duży plus. Okej, okay, dobrze, jedziemy dalej, słuchajcie, no przechodzimy chyba już do konkretów, nie? Na FX Parkiecie tutaj jest wycinek naszej dyskusji, który się pojawił no, kilka dni temu, bo będziemy omawiać pozycje, które były od samego początku tego tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek i dzisiejsze. Zadaję pytanie, a dziś, to jest akurat dyskusja z dnia dzisiejszego, właśnie ktoś brał może krótkie pozycje na DAX-ie, napiszcie mi na czacie. Czy shorty na DAX-ie, załapaliście się na te shorty. Zobaczcie, ja tutaj wrzuciłem informację, że miałem pozycję i dokładałem kolejne, tak? Nawet tutaj poinformowałem też innych uczestników, bo też pytali, więc no, oczywiście poinformowałem tak, jak jest, tak? Mieliście krótkie pozycje, a za chwilkę powiem, na co były te krótkie pozycje. To jest interwał czasowy bardzo, bardzo niski, pięciominutowy. Też miałem dosyć dużo pytań na temat tego, na jakim układzie, czy na jakim interwale, może nie układzie, na jakim interwale czasowym działają układy harmoniczne. Układy harmoniczne zniesienia Fibonacciego, czy klasy Fibonacciego, jak sądzicie, czyli jaka jest odpowiedź? Bo dzisiaj tak bym chciał, wiecie, taką troszeczkę pytań, odpowiedzi z wami tutaj podyskutować. Na jakim interwale, jak ktoś zada takie pytanie, na jakim interwale działają układy harmoniczne? No jest taka bardzo trafna odpowiedź, na każdym oczywiście, widzę, że na wszystkim, dokładnie tak jak piszecie, oczywiście, że tak. Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, no to działa na H4, a ktoś powie, nie, to działa tylko na M15, tak? A ja wchodzę i pokazuję interwał pięciominutowy, bo to jest M5 z DAX-a i to jest układ kraba. No i tak naprawdę każdy ma rację, tak? Bo wiecie, chodzi o to, żeby te układy nauczyć się najpierw wychwytywać. Jeżeli się nauczysz wychwytywać, potem, tak jak mówię, trzeba filtrować, czyli zobaczysz 10 takich układów, ale miej świadomość tego, że rozegramy tylko 6-7, tak? 1/3 jest do kosza. Ten układ był akurat bardzo łatwy. Łatwy dlatego, że była dobra godzina. Zwróćcie uwagę, to były godziny poranne, także bardzo dobrze, że nie na przykład popołudniowy, bo ja DAX-a uwielbiam rozgrywać, ale najczęściej do godziny 11, gdzie 8, 9, 10 mam naprawdę dużo pozycji. Mieliśmy też podbicie. I teraz zwracam uwagę na pewien taki element, dlaczego wejście w pozycję nastąpiło tutaj, gdzie jest ta strzałka czerwona. Jak sądzicie? Dlaczego? Co było tutaj takim dodatkowym dla mnie potwierdzeniem tego, że rynek zatrzyma się, czyli te wzrosty, które były w tym momencie, że one się faktycznie tutaj zatrzymały. Przede wszystkim jest formacja świecowa, tak jak piszecie, górny cień, czyli ja już widzę aktywację podaży. Jak sądzicie, czy dynamika, którą ja zobaczyłem na tych kilku świecach, to jest, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery świece M5, czyli przez 20 minut, czy ta dynamika na fali CD, bo ja tutaj wam układ zaznaczę oczywiście, to jest X, A, B, C i D. Czy ta dynamika na fali CD, ona mi pomogła, czy ona mi przeszkadzała? Jak sądzicie, czy taką dynamikę, czyli fala CD jest mocna, konkretna, dynamiczna, to pomaga, czy to przeszkadza? Pomaga, oczywiście. Jeżeli ja widzę, że wchodzi na rynek duży cash, a tutaj po samych świecach było widać, włączycie sobie wolumen, możecie sobie włączyć, to też będzie duży wolumen, także to wam gwarantuję, bo to widać po świecach, po korpusach, ja to widziałem, jak się te świece budowały na żywo, więc jest jeszcze inne dodatkowe potwierdzenie. Oczywiście dynamika na fali CD każdego układu jest bardzo, bardzo ważna. No i dochodzimy do punktu D. Co takiego tam powinienem obserwować? No przede wszystkim górny cień, tak? Czy ceny zbijają? Czy zostaje jakiś górny cień? Jak sądzicie, czy dobrym rozwiązaniem, jeżeli mam układ na M5, czy dobrym rozwiązaniem jest zejście lub obserwowanie na dwóch interwałach, M5, M1? Co o tym sądzicie? Tak czy nie? Kto tak robi? Kto wykorzystuje tak zwaną koncepcję dual time frame momentum, czyli impet podwójnej analizy czasu, czyli mówiąc w skrócie, równoległą analizę dwóch różnych interwałów czasowych. Tak robicie. Bardzo dobry pomysł. Oczywiście, jeżeli ja mam pozycję na M5,
A tak jak mówię, pomalutku gdzieś tam wracam do skalpingu i takiego aktywnego handlu. Mam też pewne pomysły, jak was tego nauczyć, bo to spokojnie jest do nauczenia, ale potrzebowałbym trochę czasu, ale to spokojnie może w następnym miesiącu, a może przed wakacjami zaczniemy. W ogóle dajcie znać, czy takim skalpingiem typowo M1, M5 macie czas na to, macie możliwości, żeby uczestniczyć na przykład w takim projekcie, lub bylibyście zainteresowani, no bo wiecie, to jest już wymagający projekt, także to nie jest na zasadzie, żebyśmy się spotykali raz na jakiś czas, tylko projekt byłby rozłożony tam na etapach, materiały oczywiście, transakcje opisane, tak żebyście pewne schematy, motywy się dokładnie nauczyli, no i przede wszystkim to, co mówię, praca na niskich interwałach czasowych, praca na niskich TF-ach. Tutaj, wiecie, musimy nauczyć się wyszukiwać w tym szumie, jak niektórzy mówią, M1, M5, tej harmonii. Ona oczywiście jest, to tylko tak jak mówię, kwestia wyćwiczenia, co wcale takie łatwe nie jest, nie? Okej, okay. Bylibyście zainteresowani, czas się zawsze znajdzie. Spoko, widzę, że bardzo dużo osób tak się uaktywniliście, widzę, gdzieś tam niecałe 150 osób na czacie jest, na naszym webinarze, fajnie. No okej, okay. No to już mamy, powiedzmy, tak jak wam zdradziłem, to nad czym pracuję, kiedy to już, no może miesiąc, dwa, może dwa, trzy, zobaczymy. No, najpierw muszę dobry materiał przygotować, archiwizować transakcje, byśmy sobie wszystko dokładnie omawiali, niskie TF-y, no jest to do zrobienia. Okej, okay. Słuchajcie. Jak coś takiego, czyli wchodzę w pozycję tutaj, jest krótka pozycja, sell, na 161,8. Gdzie to dobrze targetować? Jakie macie pomysły, jeżeli chcielibyśmy no, troszeczkę poskalpować, jedną pozycję może przetrzymać dłużej? Jakie pomysły? Czyli moment wejścia, rozumiem, już wszyscy wiedzą, tak? Dlaczego był taki moment wejścia, nie inny? No to teraz pytanie kolejne. Jaki moment wejścia najbardziej optymalny? Zobaczcie, to są dwa takie sprawdzone motywy. Ja je bardzo, bardzo często stosuję i moim takim optymalnym, z którego jestem naprawdę zadowolony, że powiem tak, to był układ, ja się czuję tu spełniony, bardzo fajny trade, to jest moment, w którym rynek dochodzi do punktu A. Tak? I wtedy, jeżeli tutaj rynek dojdzie, czyli od punktu D, zacznie się fala spadkowa i dochodzimy na tym spadku, na tym impulsie spadkowym do poziomu z punktu A, wtedy ja mówię otwarcie, tak, układ harmoniczny się wypełnił, układ zadziałał, ruch nastąpił, no tutaj zobaczmy, że był ruch prawie półtora razy większy, czy nawet niecałe dwa razy większy, nie, bo potem jeszcze nowe dołki poszły. Tutaj jest układ pokazany z M5 i to wcale nie jest scalping, bo zobaczcie, wejście było 12,650, 500, 12,600 gdzieś tam wyjście, około 50 punktów i tutaj moje zapytanie, czy 50 punktów na DAX-ie to jest dla was satysfakcjonujący wynik. Czy takie trady na niskich TF-ach chcielibyście łapać, chcielibyście się tego nauczyć? Bo no, ten nowy projekt skalpingowy, on właśnie by zakładał takie założenia by były, tak? Że okej, okay, scalping scalpingiem, ale jeżeli możesz pozycję potrzymać, tak jak tutaj, i to jest wszystko zgodne z zasadami, to dlaczego jej nie pociągnąć, nie? Także to jest dzisiaj trade, tak naprawdę ten trade z dzisiaj on mi zrobił wynik na cały dzień, potem miałem jeszcze jakieś trady tam na ropie WTI nieudane, ale to tam symboliczny minus poszedł. No tutaj wiecie, jedna pozycja ona trwała ile? Chwilę, tak? Niecałą godzinę chyba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć świec, powiem 5, 50 minut. Także całkiem przyjemnie, tutaj widzę Zbyszek wytrzymał do 75, gratuluję, widzę osoby piszecie, że też te krótkie braliście. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na FX pakiecie, patrzcie na to, co piszemy, na to, co piszą traderzy, uczestniczy moich live'ów w piątkowych, a propos też, teraz będzie w piątek również, też będzie scalping na DAX-ie, także o 9 na YouTubie zapraszam. Na FX pakiecie piszemy cały czas, tak? Tutaj kolejny trade, zobaczcie, wrzucam informację długa na złocie, nawet słuchajcie, był tak dynamiczny rynek, że ja nie miałem czasu zrobić analizy, tylko szybciutko powiedziałem, tak, jest korekta pędząca, wyrówna się CD interwałem 15, no licząc na to, że każdy, kto już jest w temacie zorientowany, będzie w stanie sobie to sprawdzić, tak? Wybijamy nowy dołek, tutaj też jakaś tam pozycja była. Tak naprawdę ten dzień należał do złota. Długa pozycja na złocie, tak to wyglądało, zobaczcie, były cztery pozycje, to jest taki portfel, troszeczkę na nim eksperymentuję, ale bardziej jest to portfel scalpingowy,
No i wcale jakichś bardzo dużych pozycji nie mam, bo tutaj, tak jak widzicie, te pozycje są otwierane do jednego lota, akurat na tym portfelu, tak? Tych portfeli, no jak wiecie, jest dużo, bo mamy różne style, bardziej średnioterminowe i tak dalej, to o tym by dużo opowiadać. To jest taki portfel, który gdzieś tam pokazuję publicznie. Nie wiem, czy takie trady do Was docierają, na Facebooka gdzieś wrzucę, na Fixpakiecie. Kojarzycie takie wycinki? Czasem to robię, tak? Gdzieś tam na Discordzie, tam na tych naszych kanałach, wiecie, gdzie jesteśmy, czy na Facebooku, że tak jak mówię, na tym naszym takie informacje wrzucę, docierają. No właśnie, no i tutaj zobaczcie, mówię najpierw otwarcie, że długa pozycja, widzę, że sytuacja się rozwija, no to dokładam pozycję, no to już jest taki element troszeczkę, bym powiedział, trudniejszy, czyli piramidowanie pozycji, bo oczywiście zaczynamy od tej, no potem rynek idzie w moim kierunku, no to druga pozycja, tak, widzę, idzie dalej, dobrze, idzie dalej, tak, trzecia, czwarta, pamiętajmy, żeby się za mocno tutaj nie lewarować. Jerzy pyta, czy 0,6? Tak, dlatego, że mówię, że to jest taki portfel, no w pewien sposób publiczny, może daje wam wgląd do tego na żywo, to pokazuje i tak dalej, nie? To po pierwsze. Po drugie, też są takie mity, że żeby zarabiać, nawet ostatnio byłem u studentów i też zadałem to pytanie i studenci to potwierdzili, powtórzyli ten mit, z którym ja się nie zgadzam. Zadam to pytanie wam, czy żeby zarabiać fajne dniówki na Forexie, takie powiedzmy, jak widzicie tutaj czy tutaj, czy potrzebujemy bardzo duże pieniądze, duży depozyt? Bo wiecie, coś się takiego utarło, że no ja nie mam kasy, jakbym miał dużą kasę, to bym grał na giełdzie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Tak, ja tutaj mogę wam pokazać pozycję na kilkanaście lotów, bo też takimi operuję, natomiast nie chcę tego robić, bo chcę wam pokazać, że nawet do jednego lota, to jest relatywnie mało, niewiele, tak? Do jednego lota, zobaczcie, dniówki też mogą być przyjemne. Także to jest też taki mit, gdzie tym portfelem celowo chcę, pokazując jedną wartość stałą pozycji, pokazać, że wyniki mogą być całkiem przyjemne. Oczywiście sprawa względna, no dla mnie taka dniówka to jest bardzo dobra dniówka. Myślę, że dla was podobnie, tak? No ale ktoś, wiadomo, może mieć oczekiwania o wiele większe. Jaką dźwignię wykorzystuję? Różną. Kaszu tutaj jest 1 do 100. Gram na lewarze też największym. Przygotowuję się do klienta profesjonalnego, bo jak kojarzycie pewnie Esmę, która będzie wchodziła czerwiec, lipiec. Lipiec tak realnie, czerwiec, a może druga połowa. Mamy rozwiązania pewne, także ja tę dźwignię będę chciał na pewno utrzymać, ale to na pewno jeszcze będę was informował, w jaki sposób to zrobić. Ale odpowiadając na pytanie, gram różnie. Tutaj, znaczy na różnych lewarach, nie? No i tutaj te pozycje, bo teraz tak zadając pytanie, dlaczego akurat otworzyłem cztery pozycje? Czemu stwierdziłem, że dany poziom czy dana strefa jest tak silna, że ja mogę tam tych pozycji dołożyć dużo? Zobaczcie, co takiego tutaj miałem. Co takiego tutaj miałem? Chciałbym, żebyście mi napisali na czacie, pod co było zagranie, bo zagranie było na podstawie tych strzałki, to są naniesione pozycje na wykres. Mam nadzieję, że wiecie, jak to zrobić samodzielnie. Historia wykresu, przeciągacie pozycje na wykres i one wam się zaznaczają tutaj, prawda? No i widzimy, że tych pozycji, tak jak tutaj jest, było cztery, one były zamykane potem i dniówkę zakończyłem, powiedzmy, tak, w danym dniu. Na co było wejście? Od samego początku zacznijmy. Jeden do jeden. Mam nadzieję, że widzicie tę korektę pędzącą. A, B, B, C i C, D, tutaj to zaznaczyłem. Zresztą to jest zaznaczone mierzenie FS100, prawda? Czyli jest projekcja 100%, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, dlaczego tak się zaznacza i jak się zaznacza na MetaTraderze. Dajcie znać, czy to jest jasne, sam sposób wykonania pomiaru. Jeżeli nie, pokażę. Jeżeli jest jasne, no to lecimy dalej, nie? Ale wiecie, wolę zapytać, napiszcie mi, czy od strony technicznej wszystko jest jasne, wszystko jest jasne. Dobra, lecimy dalej, piszecie OK. Najwyżej potem przejdę na kolejnym przykładzie, bo widzę, część osób się pojawiło, że mógłbym pokazać. OK, jasne. Za chwilkę na kolejnym przykładzie wam pokażę. Pojawia się kolejna rzecz. No, mam te cztery pozycje. Właściwie możemy sobie przejść na platformę. Ja wam to pokażę. Pokażę na złocie. Już momencik, tylko sobie to odświeżymy. Szesnasty. Zaraz, to było tak, to było tutaj. No dokładnie, co
Czym, albo inaczej, jakie dodatkowe momentum w tej sytuacji od rynku otrzymałem, czyli jakie dodatkowe potwierdzenie tego poziomu? To był ten dołek. Ten dołek łapałem. Dlaczego miałem aż cztery duże pozycje? Znaczy duże, no cztery pozycje, bo wcale one takie duże nie były. Co mamy? Tak naprawdę były dwa elementy. Jak zgadniecie, czy znaczy zaobserwujecie, bo nie chciałbym absolutnie, żebyście zgadywali. Jak zaobserwujecie te elementy, to ten setup, powtarzam, ten setup wam wystarczy do tego, żeby w długim okresie, jeżeli będziecie to zagrywać, żeby być profitowym, tak? Bo on fajnie działa, tak? Ja bardzo lubię to połączenie. Ono statystycznie jest do przodu, o to miałem na myśli, tak, że statystycznie po prostu działa. Tutaj duża liczba powtórzeń zrobi wam wynik. Co widzicie? Na pewno widzicie ZZB. Dużo osób tutaj napisało. Fajnie, gratuluję, że to zauważyliście. No tak akurat nie było jakieś bardzo trudne, tak? Umówmy się, bo no, widać przede wszystkim było tę ścianę tutaj spadkową. Mamy ZZB. No oczywiście, co dalej? No dalej należy dołożyć FIBO, prawda? Jeżeli coś mi się dodatkowo klastruje, to jak wiecie, ja klastry bardzo, bardzo lubię, tak? Czy to jest dla mnie też już potwierdzenie, zobaczcie, tego miejsca. No jednak idealnie uderzył i tak naprawdę trzeci element, brakujący element, który mi pozwolił zająć aż tyle pozycji, to było co? No takie fajne potwierdzenie poziomu FIBO, układu harmonicznego. Na pewno to znacie, bo ja często to pokazuję. Skuteczność tej formacji w przypadkowym miejscu to jest jakieś 50-55%. Natomiast skuteczność tych samych formacji na poziomach Fibonacciego wzrasta o procent kilkanaście, dochodzi do 70, nawet wyżej. Co to, o jakich formacjach mówię w tym momencie? O pinach, oczywiście, czyli formacja świecowa, moi drodzy. Formacje świecowe to jest ta formacja czerwoną strzałką zaznaczoną, godzina 10.15, zobaczcie, pojawia się formacja, co ja robię? Dokładam kolejne pozycje. Zwróćcie uwagę, ja to wszystko monitorowałem, pokazywałem na żywo, mówiłem, tak, że mam pierwsze trady i tutaj pojawiają się kolejne trady, nie? Czyli stwierdziłem, że jest cały czas sytuacja jakby aktualna, rynek idzie w moją stronę, więc dokładam, chcę to zmaksymalizować. Ok, tak to wyglądało, tak to rozgrywałem. Tutaj mamy kolejny przykład, to za momencik. Tutaj sobie wróćmy jeszcze do tego złota. Chciałbym wam pokazać jeszcze jeden przykład na to, jak odpowiedzieć sobie na pytanie, no bo na pewno część z was takie pytanie sobie teraz zadaje w głowie. Łukasz, wszedłeś tutaj, no i skąd wiedziałeś, że trzeba wyjść tutaj? Jak sądzicie, dlaczego ja tutaj zamknąłem wszystkie pozycje? O czym też zresztą mówiłem na live'ie, na FX Pakiecie, akurat tego dnia dużo tam czasu z wami spędziłem i to wszystko pokazywałem, omawiałem, nie? Też jest ZZB, oczywiście, ale bardzo lokalne, tak? Bardzo, bardzo, bardzo lokalne. Troszkę się bałem tej głowy z ramionami, tak? 50% oczywiście, Krzysiu, tak jest, strefy. O, to jest dobre określenie, tej strefy się trochę bałem. Natomiast tutaj chcę wam przedstawić jeszcze inną koncepcję, bo tak wiecie, na każdym spotkaniu chcę coś tam nowego wam pokazać i przy okazji was zapytać, czy dobrym rozwiązaniem jest target kwotowy, czyli nie ilościowy względem pipsów, tylko kwotowy względem kasy, jaką chcę zarobić. Nie wiem, chcę dziennie zarobić 1000 zł, a ktoś powie, ja chcę 1,5, a ktoś powie, ja chcę 10 tysięcy. Czy to jest dobry pomysł, żeby wyznaczyć sobie dniówki na kwotach? No pytanie takie troszkę kontrowersyjne, jestem ciekawy waszego odpowiedzi. Jak sądzicie? Dobry pomysł, słaby pomysł, a może warto to przebadać. Nie, zły pomysł, idiotyczny. Może dla mobilizacji. Ja powiem wam w ten sposób, ja testowałem, ja lubię testować, mimo że jakby 80% wykorzystuję to, co pewnie znacie, tak, FIBO, geometria, formacje i tak dalej, ale 20% to są różne jakieś tam testy i to już robię od lat na różnych portfelach, na przykład na takim publicznym. No i jakie są wnioski? Jakie tutaj miałem założenie? Założenie tego portfela akurat jest bardzo, bym powiedział, takie uproszczone i wydaje mi się, że logiczne, spójne.
To znaczy, jeżeli zarobię pewną kwotę X, ja nawet nie chcę mówić ile, tu możecie się domyślić, policzycie i widzicie, tak? Tam oscyluje powiedzmy wokół tej kwoty, ale niekiedy nawet tej pierwszej. Jeżeli ja osiągnę na tym portfelu taki wynik, to ja kończę dzień danego dnia, nawet jeżeli bym widział, że jest okazja tego dnia. Co sądzicie o tym pomyśle? Tak szczerze, bo to jest moje podejście do tego portfela. To, co wam pokazuję. Czyli osiągam pewną kwotę, jestem bardzo zadowolony z tego i mówię, ok, pasuje, jutro też jest dzień, ja chcę się troszkę schłodzić, nie wiem, iść na spacer, teraz jest fajna pogoda, na rower wyskoczyć, przychodzę jutro. Psychologicznie poprawny, tak? Ktoś napisał bez sensu, Andrzeju, jakbyś mógł rozwinąć, dlaczego? Ja właśnie mam tutaj ten na myśli element psychologiczny, tak? Żeby się, wiecie, nie fiksować, nie był, żeby nie było syndromu Boga. No, dawno na całe szczęście go nie miałem, tak? Kiedyś go, jak pewnie każdy, miałem w momencie, jak mi bardzo fajnie szło. Teraz powiem wam, mam takie podejście, że jeżeli widzę, że jest fajny dzień, tak jak tutaj, czy tak jak dzisiaj na DAX-ie, to ja będę chciał tę dniówkę, którą zrobiłem, fajną dniówkę, utrzymać do końca dnia. Jakby wiecie, świadomość tego, że kończę dzień na plusie, jest to bardzo motywujące i budujące w kontekście następnych dni. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale tutaj ta motywacja, tak? Jeżeli zamykamy takie dni kilka pod rząd, no to naprawdę w kontekście takiej psychologii szeroko pojętej jest bardzo ważna. No głowa tutaj jest najważniejsza. To jest też rodzaj eksperymentu, tak jak mówię, zawsze sobie gdzieś tam jakiś element wrzucę, obserwuję samego siebie, jakieś wnioski zapisuję i tak dalej. To jest właśnie taki pomysł, nie? Okej, okay. Adam fajnie napisał, że robić na przykład cztery wejścia i koniec. Bardzo dobre podejście. Kiedyś też taki miałem, też testowałem. W sumie mogę wam pokazać na przykład w następnym miesiącu. Może troszkę to zmodyfikuję też. Ja miałem wtedy, Adamie, trzy pozycje max w ciągu dnia. Trzy pozycje. Bardzo kojąco działało na moją psychikę. Nawet jeżeli były to trzy stopy pod rząd, bo nie oszukujmy się, takie sesje się zdarzały. Takie sesje się zdarzały, natomiast jeżeli były trzy take profity pod rząd, bo oczywiście też takie było w drugą stronę, to też wtedy już żadnej pozycji następnej nie dobierałem. Także jest to jak najbardziej zdrowe rozwiązanie. Kolejny przykład. I tutaj muszę zadać to pytanie, chociaż je zadawałem już publicznie na Facebooku, na naszych grupach. Czy materiały, które wam wysłałem, materiały edukacyjne na temat piątego spotkania Wielkiego Kursu Analizy Technicznej, czy każdy je otrzymał? Czy dotarły? Wiecie, ja chcę mieć pewność, że one docierają do was, to jest dobry materiał, ja go kompletuję, ja go tworzę naprawdę niekiedy kilka dni, żeby się przygotować, przykłady, materiały, jakiś opis strategii, motywy, transakcje i tak dalej. Dużo pracy w to wkładam i chciałbym, żebyście otrzymywali, żebyście po prostu sobie przeglądali, docenili to, tak? Bo to jest wartościowy materiał, 100% merytoryka, 100%, tam niczego nie reklamuję, tak? Pokazuję dokładnie. Materiał bardzo dobry, piszecie. Dokładnie, chcę wam pokazać jakby te schematy, pod które ja sam grałem, żebyście wyciągnęli dla siebie jak najwięcej. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że taki schemat, który był w zeszłym tygodniu, tak, ja w zeszłym tygodniu robiłem ten webinar. Współczesny układ harmoniczny. Czy ktoś pamięta, jak ten układ się nazywa? Ja myślę, że nazwa jest taka łatwa do skojarzenia z nami. To jest ten układ, który tutaj widzicie. Układ naszego autorstwa, tak jest, FT Pattern, FTP, Fibonacci Team Pattern, bo to jest od tego skrót oczywiście. No i to jest mój ulubiony układ. Słuchajcie, na całe szczęście pojawia się bardzo często na rynku. Bardzo często to znaczy, że te współczesne układy, one nawet bym powiedział, lepiej działają, aniżeli układy te standardowe. Mam nadzieję, że macie świadomość tego. Bywajcie na tych wtorkowych spotkaniach, to jest każdy wtorek o godzinie 18:30. Jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani, napiszcie do mnie, ja wam wyślę linka, gdzie zapisać się można. Spotkanie oczywiście darmowe w 100%, wiedza darmowa, materiały darmowe na maila wysyłam, także tutaj polecam, bo to jest wielki kurs, on jest w założeniach na kilka miesięcy, ale powiem wam, jak ostatnio nawet te materiały zacząłem przygotowywać, to pewnie wyjdzie mi więcej, że zahaczymy nawet po wakacjach, tyle tego będzie. Nie? Ja bym powiedział, że nawet nie jesteśmy w połowie. Bardzo dużo jeszcze jest do zrobienia. Okej. Okay. W punkcie D mamy wejście w pozycję. Przypomnijmy układ. Układ polega na tym, że punkt B ma 61, punkt D 886, dlatego jest to układ FT Pattern, a nie na przykład Gartleya, który przypomnijmy jest na 786. No i wejścia były, słuchajcie, różne. Też tych pozycji było no, dużo, 4 albo 5 nawet. Ja lubię tak piramidować.
Akurat na tym portfelu, tak jak mówię, sobie to robię. A zwróćcie uwagę na kształt tej świecy. Tak szczerze, jakbyście mogli mi napisać, czy jeżeli zobaczycie taką świecę, taką dużą świecę podażową, która dochodzi i wypełnia układ, czy zwrócicie na nią uwagę? Dajcie znać, bo to jest ważne pytanie. To jest naprawdę ważne pytanie. Jeżeli, powtórzę, jeżeli by jej nie było, tylko byłyby jakieś małe świeczki takie, wiecie, niewydarzone, niedorobione, powiedzmy, to ja w takiego układu raczej bym nie rozegrał, a na pewno bym nie rozegrał pięciu pozycji, no bo nie oszukujmy się, pięć pozycji, nawet po te symboliczne 0,6 lota, to już trochę jest. To już trochę jest, nie? Więc obciążenie, jakieś tam zaangażowanie kasy, depozytu i tak dalej mamy. Mamy punkt D, mamy 886. Zwracam uwagę na kształt tej świecy. Duży impet, duży wolumen, piszecie, podpowiadacie, markowanie ceny, oczywiście, że tak. Markowanie ceny, kiedy ma sens? Ma sens na poziomach FIBO, na fali CD układu harmonicznego, na punkcie D. To jest tak zwana linia, czy poziom odwrotu, poziom odbicia. No różnie to jest nazywane, a to działa, tak? Ogólny wniosek, to działa, to jest skuteczne, nauczcie się tego i bierzcie to pod uwagę. To jest kolejna rzecz, wzmacnia sygnał o kilkanaście dobrych procent, naprawdę. Jeżeli, tak jak mówię, bym nie miał tej świecy tutaj na 886, ja bym pozycji nie rozgrywał na pięciu tradeach, tak? Ja może bym jednego wrzucił, może dwa, max, nie? Kolejna rzecz. Jeżeli mamy duże zaangażowanie depo, tak? Czyli powiedzmy tych pięć tradeów, tak jak tutaj wam pokazuję, czy jakieś elementy piramidowania, to czy dobrym rozwiązaniem i dobrym pomysłem jest zatargetowanie na wysokości punktu A i C? Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze od strony psychicznej nie wytrzymasz, nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś jest praktykiem, a nie teoretykiem, to wie, co mówię. Nie wytrzymasz takiego ruchu. Nawet jeżeli to, albo się pogubisz, tak? Może być to niebezpieczne, tak jak Bernard piszesz. Dokładnie. I dobrym rozwiązaniem u mnie działa, mam nadzieję, że u was też, a jeżeli tego nie znacie, to chciałbym, żebyście sobie przetestowali. Nie mówię od razu, żebyście zaczęli pod to grać, nie? Bo najpierw musicie ocenić, czy wam to pasuje. Mnie to bardzo pasuje, już mówię, o co chodzi. Łapiemy sobie punkt B. No najczęściej to będzie albo 50, albo 61,8. Na wysokości punktu B zawsze będzie co? To jest układ, który znacie. Typowy układ Price-Actionowy, mała podpowiedź. Ma taki przyjemny skrót. Jeżeli tu się cena odbijała, zobaczcie, tu się odbijała. Tutaj był moment wybicia. To jak się nazywa ten motyw? Reakcja na ZZB, oczywiście, że tak, tak? Ja widzę biegunowość na punkcie B. Widzę, że mam pięć pozycji. Ja nie będę się zastanawiał, czy liczył na to, czy miał nadzieję, że a może pójdą. Nie. Ja jestem traderem technicznym, to znaczy gram na zasadzie na to, co widzę. Widzę ZZB, widzę opór. Ja się nie modlę do wykresu, tak? Ja reaguję błyskawicznie. Tutaj padła decyzja, jeszcze jakiś tam górny cień delikatny widziałem, że zostaje na niskich TF-ach. Mówię, OK, zamykam całość. I co się dzieje? Patrz, dostalibyśmy cofkę po ZZB, to co Krzysiu piszesz. I wiecie, co jest najgorsze w tej cofce? Tutaj po czasie widzimy, że ona jest malutka. Wiecie, co jest najgorsze w tej cofce? Że my nigdy nie wiemy, czy ta cofka będzie taka, czy ona będzie taka. Wiecie, co mam na myśli, rozumiecie to? Że tutaj nigdy, nigdy nie jesteś w stanie powiedzieć, mówisz, a to będzie chwilowy ruch, jedna świeca. Nie. Nigdy nie jesteś w stanie. Zawsze, tutaj naprawdę dobra rada dla was, bierzemy wariant negatywny do tego, który widzimy. Nigdy nie dokładamy sobie jakiejś tam filozofii niepotrzebnej, że o, tutaj akurat pójdzie w moją stronę, bo coś tam się wydarzyło, jest dobra godzina, takie różne rzeczy. Nie. Statystyka jest nieubłagana, naprawdę. Macie ZZB, rynek się odbija od ZZB, koniec, kropka, koniec dyskusji, nie? Można wpaść w pułapkę, Bernard, dokładnie. Ja w taką pułapkę wpadałem niekiedy, wiadomo, człowiek jest z natury jaką istotą, no myli się, tak? Często się myli, są duże pokusy na Forexie czy na giełdzie zwłaszcza.
Także tutaj to jest jedna z takich pułapek, no perfidnych co prawda, ale dajemy się na nią nabrać. Ok, dajcie znać, słuchajcie, czy mogę jechać dalej. A tutaj widzę, że padło pytanie, na jakiej platformie pracuję. Na tej, co ostatnio, ja wam wyślę na miarę. Dajcie znać w ogóle, czy doszedł wam link. To jest platforma, którą ja testuję, troszkę już na niej handluję. Tickmill, dosyć fajny broker, duży broker. Przejął też inną instytucję na jesień 2017, także gdzieś tam ta branża, widzimy, że pomalutku się zaczyna konsolidować. Ja powiem wam też, będę współpracował tylko z największymi i tutaj jeden z moich typów, który testuję, który mi się bardzo podoba, są bardzo tani, także to też jest duży plus. Właśnie broker na platformie, którego tutaj wam pokazywałem dzisiejsze mierzenie. Nie? Doszedł link? Dajcie znać, czy doszedł link. Przetestujcie sobie demo, ocencie sami, poczytajcie. Natomiast wygląda to naprawdę, naprawdę sensownie. Okej, słuchajcie, dobrze, lecimy dalej, chyba możemy jechać dalej. Czy chcecie, żebyśmy coś jeszcze powtórzyli sobie? Czy na razie do tej pory te pozycje, te trady, te omawianie transakcji jest jasne? Wszystko gra? Jeżeli tak, no to lecimy dalej. Jasne, dobra. A zapytam was tak z ciekawości, zawsze to pytanie zadaję. Te pozycje, które omawiałem właśnie z piramidowaniem, czy złoto, czy ta ropa, powiększę ekran, w skali na 10 stopnia trudności, jak mielibyście samodzielnie to rozegrać, jaką liczbę dacie? Powiedzmy, że 1 banalnie proste, 10 bardzo trudne. Te układy, które tutaj wam pokazuję, jak mielibyście tak z czystym sumieniem, nie? Prawdę napiszcie szczerze na czacie. Dla was, jak to by wyglądało w momencie, wiecie, nie po czasie, no bo po czasie no to tam się może wydawać proste, ale podejdźcie do tematu krytycznie, nie? Ósemka, dziesiątka, szóstka, trójka Magdalena, czyli w miarę proste, ok. Dwójka bardzo różne, widzę, odpowiedzi są. Szóstka, piątka, siódemka, tak, trzeba mieć wprawę. Oczywiście trzeba dużo widzieć, dużo mierzyć, bo tak się najszybciej nauczymy tego. Nie bać się zagrywać przede wszystkim, nie? Ja na przykład miałem największy problem, może nie największy, ale duży problem swego czasu z piramidowaniem pozycji. Wcale to takie łatwe nie jest, tak się tak fajnie mówi, że widzisz, że pozycja idzie w swoją stronę, sobie dołóż. No nie wiem, czy to tak łatwo dołożysz, bo ja maksymalnie, jak widzicie, robię 4-5. Ktoś tam mówi, no to można dokładać jeszcze, no nie wiem, czy tak łatwo dołożysz, tak, 4-5 pozycji w jedną stronę, jak się zacznie wszystko cofać, to ci się robi już kwota, nie, więc to jednak obciążenie psychiczne przy piramidowaniu jest to może nie bardzo duże, tak, ale już to jest takie, pozycje trzeba mieć pod palcem, jak ja mówię, nie, nie jest takie łatwe. Dobra, możemy dalej, kolejny przykład, ten bym powiedział, że jest już taki trudniejszy. Padło pytanie o motyw europejski, w sumie się bardzo fajnie składa, bo ten motyw, który tutaj będę pokazywał, to jest właśnie taki zalążek do tego, co się dzieje na początku sesji europejskiej, czyli ten motyw europejski, nie? Dobra, na czym to polega? Ja to nazywam różnie, motyw poranny, motyw europejski, godziny dopołudniowe, bo najczęściej to są właśnie godzina 8, 9, 10, polskiego czasu maksymalnie 11, maksymalnie, tak? No. Najczęściej, najbardziej aktywny jestem do 10 na Forexie. Pozycje 4 w sumie, po dwie pozycje na eurodolarze, po dwie pozycje na kablu, stała wielkość pozycji, tak jak mówię, nie szaleje tutaj tam do jednego lota. Trady pokazuję i zawieram na tym rachunku. No, kwoty są jakie są. Pod co było zagranie? No tutaj pewnie nie widzicie, nie, bo ciężko. Tutaj, na podstawie tego, celowo pomniejszyłem okna, zestawiłem je obok siebie, po lewej stronie macie funta, po prawej stronie jest eurodolar, interwał jest ten sam, M15 i po lewej, po drugiej. Pytanie jest następujące, pod co było zagranie na funcie, pod co było zagranie na eurodolarze lub... Dlaczego były otwierane i te pozycje? Ktoś mógłby powiedzieć, no ale Łukasz, tutaj łapałeś szczyt, tu łapałeś szczyt i... I można by powiedzieć, że ci się przyfarciło. Kto mógłby tak pomyśleć? Czy są takie osoby, że tutaj łapałem ten przysłowiowy szczyt, no i trochę mi się przyfarciło, nie?
I mówię, no i ty się chwalę, teraz pokazuję. Nie, 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 to było wejście bardzo logiczne. Ja już wam pokazuję, to jest żaden fart, bo to też, zobaczcie, pisałem na FX Parkiecie. Tutaj widzę sobie pytanie, fxparkiet.pl, tam wbijacie na głównym wątku, na głównej ścianie, my nadajemy non-stop. No i tutaj pokazywałem, tak, sam motyw, potem pokazałem, jak zamykam pozycję. No i dzisiaj wam pokazuję, na co pozycje były rozgrywane. Czy z tej perspektywy jesteśmy w stanie powiedzieć, na co było wejście? Na eurodolarze, na funcie? Nie, nie, absolutnie, oczywiście, że nie, celowo. Celowo pytanie było podchwytliwe, już wam pokazuję. Tutaj widzę, Andrzej napisał, że permanentnie nie potrafi utrzymać pozycji. Jeżeli, Andrzeju, rozumiesz pojęcie scalpingu i day tradingu, to ja w scalpingu nie będę celował w 100 pipsów, tak? Jeżeli uważamy, że ta pozycja, która tutaj była na kablu, to jest pozycja nieutrzymana. Zobacz, biorę ruch z 1.6373 na 1.6350. Pytanie do was, słuchajcie, bo zobaczcie, robimy spotkanie i nie wszyscy rozumieją jakby ideę. Plus 25 pipsów w zagraniu intradayowym w scalpingu. To jest dobry wynik, słaby, bardzo dobry? Jak sądzicie? Ja nie powiem, że bardzo dobry, idealny. Dla mnie to jest dobry wynik, tak? To jest dla mnie wynik, po który ja się schylę, po który zawalczę. Z perspektywy czasu ja wiem, że się fajnie mówi, że tu wchodziłem, więc powinienem wyjść gdzie? Tutaj, nie? Nie. Dlaczego sam temat? Że już odpowiadam. Pozycje były tak, jak widziałeś, były cztery. Zagranie było, ja w scalpingu mam, czy w scalpingu, no w day tradingu, tak? Mam widełki, można powiedzieć, że na sztywno, tak sobie wymyśliłem i tak 1/3 to też nie jest przypadkowe, to jest 1/3 zmienności dziennej euro-dolara, więc to jest układ, który uważam, że jestem w stanie realnie wyciągać każdego dnia 1/3 zmienności ETK. Ja się tego trzymam, tak? To są zasady. To jest moja zasada i z pozycji wychodzę, jeżeli wynik osiągnę. To jest proste, nie? Już wam pokazuję, na co było wejść. Eurodolar, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło od eurodolara. Wszystko się zaczęło od eurodolara. Łapany był ten szczyt. Pytanie do was, czy teraz wszystko jest jasne? Dlaczego był ten szczyt? Co takiego było? Czy przypadek, czy nie przypadek, czy wejście dobre? No, techniczne bym powiedział. Precyzyjne, moi drodzy, tak? To, że zero przypadku. Było podbitka, był współczynnik, jak się domyślacie, wiecie na pewno, mój ulubiony. Może nie to, że wchodzę z zamkniętymi oczyma na każdy, nie? Nie, ale to jest taki współczynnik, o który ja walczę. Powalczę na pewno. Nie jest wcale taki łatwy do rozegrania. Tutaj był, okej, umówmy się, easy money były, tak? Łatwa kasa. Nie zawsze jest tak łatwo. Niekiedy jest cofka, ale zazwyczaj 161,8 odjazd jest automatycznie, tak? Także tutaj ten ruch był. Okej, no dobrze, mam podkładkę pod euro-dolara. To teraz pytanie, czy taką podkładkę znalazłem na funcie? Już wam pokazuję. To był ten moment. Pod co było zagranie? Korelacja, oczywiście. To było zagranie na zasadzie, że widzę eurodolara. Eurodolar jest techniczny, jest wygrzany ostro, jest wygrzany na 161,8, czyli statystycznie na 10 przypadków 9 wejdzie. Nie oszukujmy się, taka jest skuteczność. 8-9, nie? A dobra, gram shorta, nam miałem dwie krótkie pozycje. Widzę, że kabel też jest wygrzany. I na kablu zajmuję pozycję na podstawie korelacji dodatniej z eurodolarem. Dobre rozwiązanie. Ufajnie tutaj Antoni napisał, że układ się powielił. Dokładnie. Ja widziałem kalkę, tak? Bo miałem ekran właśnie podzielony, tak jak wam pokazałem. Dokładnie w ten sposób. Po lewej widziałem funta, po prawej widziałem eurodolara. Rozgrywałem euro-dolara, a tak naprawdę wynik mi zrobił funt, nie? To jest też śmieszna rzecz, znaczy śmieszna, no może troszkę zabawna, tak? Że tutaj ten ruch był większy, ten ruch był pierwszy, mniejszy. Ktoś może oczywiście powiedzieć, tak, że tej pozycji nie wytrzymałem, bo wziąłem
niewiele, ile wziąłem, kilkanaście pipsów, tam 12, 13. Dla kogoś to może być mało, okej. Tutaj wziąłem ile? Z 25. No jeżeli sobie sumujemy to plus to, to już jest taki wynik dla mnie fajny, prawda? Dla mnie fajny, więc myślę, że tego nie muszę tłumaczyć. Ja mam taki styl akurat na tym portfelu. To wam prezentuję, to pokazuję wejścia typowo intradayowe, więc wiadomo, że nie będę tutaj nagle wrzucał interwałów H4 czy D1 i pokazywał transakcje na kilka dni, nie? Od tego są akurat troszeczkę inne podejście mam do tego. Okej, okay. Czy to jest sprytne, tutaj ktoś napisał? Tak, to jest bardzo sprytne, dlatego ja korelacje bardzo lubię. Nie automatycznie jakby inaczej. Nie wyliczam jej w sposób matematyczny, nie automatyczny, matematyczny, chociaż są też automatyczne kalkulatory do tego, nie, że można to wszystko sobie tam sprawdzać, badać i tak dalej liczbowo. Czasem na to zerknę. Nie jest to mi do szczęścia potrzebne, tak powiem. Nie jest to konieczne w day tradingu. W day tradingu tak naprawdę jest konieczne równoległe zachowanie i takie momenty, żebyś ty gołym okiem to wychwycił, nie? Oczywiście samo zagranie na korelację. Jak sądzicie, z dobrym pomysłem czy słabym? Samo zagranie na korelację. Samo zagranie bez podkładki, bez mierzenia, bez układu. Średnie, nie oszukujmy się, średnie. Ja na to nie zagram? Nie, nie zagram. Samo słabe. Jeżeli widzę, że jedna para walutowa, najlepsze jest to, że nigdy nie wiadomo do końca, która, prawda? Tutaj była podkładka na 160, więc wiedziałem, czy przypuszczałem, że kabel będzie podążał za etkiem. Ale może być sytuacja odwrotna, na przykład jutro czy w piątek, jak będziemy na live jechać, że będzie odwrotnie, że to edek pójdzie za funtem. Tak, pod warunkiem, że będę miał techniczne wejście co najmniej na jednej z tych par. No to będę wam pokazywał na pewno na tych skalpingowych naszych sesjach, czy w tym nowym projekcie, bo widzę, że zainteresowanie jest dosyć duże. Więc spokojnie to zrobimy, nie? Jeżeli macie tylko możliwości, czas na pracę z wykresem, no bo roboty trochę będzie. Okej, okay. Dobrze, tak tytułem podsumowania, bo ostatnio gdzieś tam widziałem dużo komentarzy na temat analizy technicznej, na temat FIBO. Ciekawy jestem waszego podejścia. Czy techniki Fibonacciego, narzędzia Fibonacciego można wrzucić do jednego wora z taką klasyczną analizą techniczną? Co sądzicie o tym? Ja się ostatnio nawet zastanawiałem. Narzędzia Fibonacciego i całą metodologię, bo to jest tutaj nawet bym powiedział takiej filozofii, no narzędzi przede wszystkim, czy można wrzucić do jednego wora z dla analizą techniczną z liniami trendu, z kanałami, z trójkątami? Ja bym powiedział, że nie, że narzędzia Fibonacciego to częściowo, oczywiście w jakimś tam procencie, to jest analiza techniczna, natomiast w dużym procencie to jest odpowiednie zrozumienie rynku, dynamiki, kontekstu zagrania, tak? Analiza techniczna, klasyczna, czy jakieś inne proste metody, nie oszukujmy się, nie daje takich informacji. Tutaj zobaczcie, czy klasyczna analiza techniczna, czy dałaby wam wejście coś takiego jak tutaj? Jak było nie wczoraj czy przedwczoraj, no 17, wczoraj. Czy klasyczna analiza techniczna dałaby wam sygnał do rozegrania pod to? No tak szczerze, tak czy nie? Czy to byłoby wejście z analizy technicznej, to zagranie na kablu i na eurodolarze? No absolutnie, że nie. Oczywiście, że nie. Tak? Nie dała. Tutaj by żadnego sygnału by nie było, chyba że ja się nie znam, nie widziałem, ale nic tutaj, żadnej informacji, żadna linia, żaden układ się nie wypełni. A wejście mimo wszystko było i wejście nieprzypadkowe, ba, bardzo precyzyjne. Nie? Więc tutaj to jest, wiecie, takie rozważania na temat szeroko pojętej analizy technicznej. Oczywiście jako tam ciekawostka, tak? Można sobie troszeczkę porozmawiać na ten temat. Okej. Okay. Ostatni punkt chyba jest najważniejszy. Według moich badań narzędzia FIBO zwiększają skuteczność i dodatek tutaj jeszcze bym dołożył do tego zdania, w sumie nie wiem czemu nie dołożyłem, i pokazują mi precyzję takiej, której bym nie był w stanie uzyskać żadnymi innymi technikami, żadnymi innymi narzędziami. Nie jestem w stanie uzyskać tak dużej precyzji, jeżeli nie mam
wiecie, po liniach horyzontalnych danych sygnałów, tak? Czyli jeżeli jest to pod kątem, to rynek zawsze, zobaczcie, jak to jest linia trendu, no to sygnały mam gdzieś pod kątem, tak? Jest to mało precyzyjne. Jeżeli jest linia pozioma, a zniesienia Fibonacciego projekcji, Fibonacciego ekspansja, są linie horyzontalne, nie poziome, czyli mam stały poziom. Przez to precyzja wejścia jest na danym stałym poziomie, czyli wiecie, o co chodzi, nie? To jest ważne. Okej, zgadzacie się ze mną, bardzo się cieszę. A czy są jakieś pytania? Dzisiaj sobie skończymy troszeczkę wcześniej, 10 minut wcześniej, także też myślę, że nic wielkiego się nie stanie. Przykłady były takie, jakie były. Mam nadzieję, że wam się podobają te projekty. W ogóle o, dajcie mi znać, bo to już jest trzecie nasze spotkanie z tego projektu Mój Trading w Praktyce. Czy chcielibyście, żeby tego typu spotkania były kontynuowane? Bo tutaj na pewno będę takie założenie, że będę robił to przez 2 miesiące, czyli 8 spotkań. No ale kończy się maj, a to szybko zleci, uwierzcie mi, bo już prawie pół metek. No i pojawi się czerwiec, wakacje i tak dalej. A czy chcielibyście, żebym ten projekt kontynuował? Kontynuować, tak? Najlepsza nauka na przykładach. Wow, dużo. Dużo, super, kontynuuj. Jasne, że tak. Fajnie, fajnie, fajnie. No to naprawdę mam dwa takie pomysły, które chciałbym zrealizować w najbliższym czasie, czyli scalping. No to już są zaawansowane też, pewnie kurs cały, no, kilkutygodniowy to co najmniej, jak nie więcej, nie? No i tutaj mój trading w praktyce. Tak, dużo, dużo technicznych kwestii, oczywiście, to będziemy kontynuować. No widzę, że bardzo pozytywne komentarze są, mega się cieszę, fajnie, że wam się podoba. Scalping przyspiesz, proszę, Romanie, ja bym chciał, wiesz, ja mogę zrobić, ale ja, tak jak mnie znacie, chcę się dobrze przygotować do tego, chcę wam dawać dobre materiały, dobre opracowania, dobre przykłady, pokazać moje trady, pokazać motyw wejścia, całe założenia, spisać zasady, przerobić z wami pewne układy, no bo troszeczkę to się różni, tak jak widzicie. Dokładamy takie elementy, korelacja, zdaję sobie sprawę, że nie każdy na to patrzył, może nie każdy to zna, więc też trzeba by dobrze, dokładnie to przerobić, nie? Także spokojnie, spokojnie zrobimy. Jak teraz coś mówię, że zrobimy, to się do tego dobrze przygotujemy i lecimy z tematem, nie konkretnie. Okej, dobrze, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Dzisiaj mamy środę, jutro czwartek i piątek live. Zapraszam, godzina 9 w moim trading roomie. Będę miał komplet. Tym razem będę miał chyba rekordową liczbę osób, bo aż 6 mi się zapowiada. Mam 2 pomieszczenia. Zawsze tutaj z chłopakami siedziałem. No nie zawsze, bo niekiedy dziewczyny przyjeżdżają. Także z traderami siedziałem tutaj w jednym, ale teraz będziemy jeszcze tam 2 nowe stanowiska zamówiłem. Już są stoliki, komputery i tak dalej, także no troszeczkę nam się projekt rozszerza, nie? 6 osób będzie, ja 7, kamerzyści i tak dalej, także się robi fajne wydarzenie. Także o godzinie 9 startujemy, jakbyście chcieli w domu w ogóle przyjechać na live, pohandlować razem, potradować, zapraszam, napiszcie, zadzwońcie, umówimy się na termin, ale to już majówka raczej, nie? Bo te miejscówki teraz dosyć szybko się rozchodzą, no ale spoko. Przyjeżdżacie, handlujemy, to jest najlepsza nauka, tak? Naprawdę, bardzo fajne spotkania, mega, mega się cieszę zawsze jak na każdy taki live. Okej, dobrze, tyle jeżeli o mnie chodzi, mam nadzieję, że wam się podobało i ta wiedza jest dla was praktyczna. Ja dziękuję ze swojej strony, zapraszam Crypto Trading na Facebooku, jak lubicie Facebooka, a ja tak średnio powiem wam, bo dużo czasu zabiera. I FX Market, to jest miejsce, gdzie docelowo raczej będziemy się tam pewnie spotykać. I ostatnie pytanie, obiecuję. Czy dobrym rozwiązaniem według was byłoby, żeby się przenieść, żebyśmy się wszyscy spotykali codziennie w jednym miejscu, w jednym konkretnym miejscu? Co sądzicie o tym? Taki pomysł mi gdzieś chodzi po głowie. Tych kanałów mamy dużo, dużo, to trzeba powiedzieć, tak? Może za dużo nawet, nie? Jest Telegram, są jakieś komunikatory, jest grupa na Facebooku, jest nas fanpage, jest FX Parkiet i tak dalej. Pytanie, czy jest to już potrzebne, bo ja bym chciał jeszcze zrobić to przed wakacjami, żeby naprawdę poinformować, żeby nie było pytań, a gdzie można, Łukasz, z tobą pogadać? Na to pytanie chciałbym powiedzieć, możesz ze mną pogadać na fxparkiet.pl, koniec, kropka, nie? Dobry pomysł, nie? No. Teraz jest za dużo kanałów. Tak, tak jak mówię, no ja, wiecie, na początku, wiadomo, łapie się duży zasięg, te zasięgi są ogromne, 8 tysięcy ludzi na fejsie, także te same liczby coś już mówią. Na FixPakiecie też się zbliżamy do 10 tysięcy, wiadomo, pisze tam kilkadziesiąt osób już, no ale co chwilę nowe wyniki dochodzą, gdzieś tam nowi kursanci przybywają i tak dalej,
że wydaje mi się, że jedno miejsce, maksymalnie dwa, to będzie takie dobre rozwiązanie, tak? Żebyśmy po prostu wszyscy wiedzieli, gdzie mamy czego szukać, a nie żeby to było rozproszone. Taki jest docelowy zamysł, taki jest plan i będę chciał to wdrożyć jeszcze przed wakacjami, nie? Jedno miejsce, pewnie Fix Park, no bo wiadomo, ja ten serwis od zera tworzyłem, serwis społecznościowy z takim zamiarem, takim zamysłem, nie? No to pewnie to wdrożymy. Okej, dobrze, tyle, nie przeciągam, naprawdę już nie przeciągam, nie zajmuję wam więcej czasu. Dziękuję, że przyszliście, widzę frekwencję też dużo, 150 osób w tym momencie nawet ponad było, bardzo przyjemnie. Dzięki raz jeszcze, kibicujcie w piątek, trzymajcie kciuki, do usłyszenia, do zobaczenia, heja, cześć.